3 lipca wspominamy świętego Piotra Zaomingdzena, męczennika. Piotr urodził się w 1839 roku w Chinach, w prowincji Hebei nad Morzem Wschodniochińskim. W czasie powstania bokserów 3 lipca 1900 roku pojmano go razem z 18 osobami spośród jego rodziny i znajomych. Razem ze swoim bratem Janem, również męczennikiem, ochraniał kobiety i dzieci, co było bezpośrednią przyczyną ich śmierci. Tuż przed nią Piotr głośno prosił Pana Boga: Boże, pomóż nam, daj nam stałość, abyśmy mogli szczerze ofiarować Ci nasze życie. Prosimy, otwórz nam bramy nieba i przyjmij nasze dusze, abyśmy mogli cieszyć się z Tobą życiem wiecznym. Piotr zginął w obronie wiary katolickiej 3 lipca 1900 roku, mając 61 lat. Został beatyfikowany 17 kwietnia 1955 roku, a kanonizowany 1 października 2000 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.